Tym, kim jest Jerry Stark. Właśnie przyleciał. Val, pamiętacie chłopaka ze świetlicy? Taki cichy, siedział pod ścianą, średniego wzrostu. Miał zawsze taki bezmyślny wyraz twarzy. Opisałeś połowę mężczyzn w Europie Wschodniej. Ważne, że sobie przypomniałem. Oto i on. W ogóle się nie zmienił. Joe. Jerry? Joe! Jerry! Fajnie znów cię widzieć. Wyglądasz tak, jak cię zapamiętałem. A ty wyglądasz jak... Ty. Jesteś pilotem. Spełniło się marzenie twojego życia. Chyba tak. Moje też się spełniło. To wspaniale. Zostałeś... Zapomniałem tego fachowego terminu. Dentystą? Właśnie. Brakowało mi twoich dowcipów. Czekał tyle lat, żeby spotkać kogoś tak śmiesznego jak Joe? A to moja Marilyn. To Joe Hackett. Pokaż mu swoje koronki. Cześć, Joe. Cześć, Marilyn. Gdzieście się poznali? W wypadku samochodowym. To niezwykłe. To mój zawód. Robię zdjęcia wypadków i sprzedaję je towarzystwom ubezpieczeniowym. Zderzyłem się z furgonetką piekarni. To moje najlepsze zdjęcie. Czy to Jerry? Nie, to bułka. Jerry jest tutaj. Fakt. Nie używaliby szczęk do cięcia metalu, żeby ratować bułkę. Nie mówiłem, że ma poczucie humoru. Mówiłeś. Nie cierpię, kiedy kończę twoje zdania, wybacz. To wszystko moja wina. To znaczy Jerry'ego. Wiecie, kto tu jest? Brian i Helen. Fajnie was widzieć. Mówiłem jej, jacy byliście nierozłączni. Jak bracia syjamscy, tylko kłopot z ubraniami. Musimy lecieć. Jestem Faye Cochran. Nie chcę przeszkadzać, ale słyszałam o waszym ślubie i chciałam dołączyć moje życzenie. Małżeństwo to podstawowa komórka. Trzy razy tam byłam. To znaczy w małżeństwie, nie w komórce. Dziękuję, Faye. Jak znam Joe, zorganizował wspaniały wieczór kawalerski. Wieczór kawalerski? Joe, nie musiałeś. To obowiązek drużby. Naprawdę fajny z ciebie kumpel, Joe. Musimy wynająć samochód. Wrócimy za chwilkę. Słyszeliście? To się wymknęło spod kontroli. Nie mam zamiaru się w to pakować. Wszystko mu powiem. Chciałam ci powiedzieć, że Jerry jest bardzo szczęśliwy, że będziesz jego drużbą. Muszę ci coś powiedzieć. Jak bardzo go kochasz. Wiem. Nie, chciałem powiedzieć, że nie wiem, ile dla niego znaczysz. Odkąd umarli jego rodzice, a Jerry nie ma rodzeństwa, jesteś dla niego jakby członkiem rodziny. Nie rób sobie zbyt wiele kłopotu z tym wieczorem kawalerskim. Zbierz po prostu naszą starą paczkę. Mógłbyś odświeżyć mi pamięć? Kto był w naszej paczce? A kto nie był? Zacznijmy od tego, kto nie był w naszej paczce. Nie mówiłem? Ale szajbus. Musimy porozmawiać. Mieszkamy w Harbor House. Zadzwonię do ciebie. Do zobaczenia. Pięknie. Muszę wyprawić obcemu człowiekowi wieczór kawalerski. Skąd ja teraz wezmę taniec i rozpustę? Zadzwoń pod ten numer. Poproś o czarnego. Chwileczkę. Nieważne. Gdybym ja miał taką paczkę, to bym się zastrzelił.
Ci faceci przyszli, bo obiecałem im pieprzną uciechę. I lepiej niech będzie, bo jak przyjdzie Fej ze slajdami, zrobi się paskudnie. Już jest. Spójrz na spodnie Roya. Wynająłem egzotyczną tancerkę. A ci to kto? Nie jestem pewien. Szli za mną od bankomatu, więc miej na nich oko. Czy ta kanapa jest odporna na zabrudzenia? Nie, a co? Tylko pytam. Sałatka się skończyła. Zajrzyj do lodówki. Ja otworzę. Monsieur Bichard. Zaczniemy zabawę, kiedy tylko przyjdzie Jerry. Kto? Jerry Stark, gość honorowy. Po prostu udawaj, że cieszysz się na jego widok. A jeśli ktoś wie, kto zacz, niech mi powie. Właśnie. Patrzcie, kto przyszedł. Cześć, Jimmy. Jerry. Wszystko jedno. Wspaniale. Jeff. Larry. I monsieur Bissard, mój ulubiony nauczyciel. W życiu go nie widziałem. Gdzie jest ta cizia? Brian obiecał goliznę. Goliznę? Usiądźcie wygodnie. Zabawa zaraz się zacznie. Panowie, przedstawiam Salomę i jej taniec siedmiu zasłon. Niezła ta Salome. To nie żadna Salome, tylko Roberta Mon ze sklepu na Federal Street. Przez chwilę myślałem, że jestem w Maroku. Ona jest wspaniała. Daj mi pieniądze. Roberta? Jerry? Jerry Stark? Zdawało mi się, że to ty. Roberta. Ty go znasz? Też? Chodziliśmy ze sobą w szkole, ale moja rodzina się wyprowadziła. Czy ona ściąga te łaski, czy nie? Brian obiecał goliznę. Golizny! Nigdy cię nie zapomniałem. Gdy spotykam kobietę, zawsze porównuję ją z tobą. Możemy gdzieś w spokoju porozmawiać? Wybacz, Joe, ale musimy iść. Świetne przyjęcie. Golizny, golizny. Joe, jeśli nigdy nie tańczyłeś nago przed męską widownią, to masz szansę. Golizny, golizny. Ślub Jerry'ego wypadał dość osobliwie. Drużba go nie znał, on rzucił narzeczoną dla stripteaserki, a monsieur Bichard tak się skuł, że zadławił się utkiem. A propos, niezły rękoczyn Heimlicha.